to jest program As Wywiadu Ekstra. Środa, godzina 20. Hotel Marriott, restauracja Champions. Tomasz Jaroński, komentator Eurosportu. Dobry wieczór. Stały ekspert. Dobry wieczór. Dzień dobry. Powinienem Cię przedstawiać tak, jak w Polsacie Sport w Cafe Football się przedstawia. Tam Mateusz Borek, zanim wymieni nazwisko, to 17 funkcji. Nasz stały ekspert, felietonista interi.pl, wicenaczelny polsatsport.pl i tak dalej, i tak dalej. Opowiem Ci dykteryjkę teraz w następnym. Poproszę. Wyścigi przełajowe, bo o kolarstwie mamy rozmawiać między innymi, tak? A głównie o Kwiatkowskim. No dobrze. No to jeszcze Michała wtedy na świecie nie było. Wyścigi kolarskie, które przełajowe, które, czyli cross country, które organizował Wojciech Szkiela, nieżyjący, już niedawno zmarł. Bardzo fajna impreza. I speaker był Tadeusz Majcherek. Pozdrawiam Tadeusza. Poznałem Tadeusza. No właśnie. Bardzo fajny speaker, ale Wojciech Szkiela był wtedy ważną personą i Tadeusz go właśnie przedstawiał. I mówi tak, Wojciech Szkiela, nie wiem, czy wszystko zapamiętam, wiceprezes Polskiego Związku Kolarskiego, przewodniczący Komisji Przełajowej Polskiego Związku Kolarskiego, wiceprzewodniczący Międzynarodowej Organizacji Organizatorów Wyścigów Kolarskich, dyrektor generalny Tour de Pologne, dyrektor generalny cyklu Grand Prix Dziennika Ludowego, szef redakcji sportowej Dziennika Ludowego. I nagle zawiesił głos, bo już mu się te wszystkie tytuły, wiesz, no wątek zgubił. I zapomniał nazwiska. Taka była cisza, nie, i powiedział, idzie. To piękne. Piękne. To piękne, to nie nasz telefon dzwoni. Tutaj ktoś dzwoni do... Ale ja mam do studia. Mało funkcji, ty też masz mało funkcji. Ja, o, ciekaw jestem, jak, czy redaktor naczelny Asa Wywiadu? Koło redaktora nawet nigdy nie stałem. Dobrze. No chyba, że koło ciebie. Dobrze, no to jaką masz funkcję? Nie mam w ogóle. Prowadzący Asa jak? Wywiadu? No, okay. No jakbyś był u Borka w programie, to jakby cię przedstawił? Myślisz, żeby mnie zaprosił? No, załóżmy. Nie Mati? Wiem. Mati dzwoni, odbiorę. Tylko, że może dzwoni. Ale w zastępstwie za Romana Kołtonia. Obok Romana nigdy. Aha. Zamiast Romana bardzo proszę. A Roman ma ile tytułów? Roman ma strasznie dużo, no mówię ci. Były felietonista interi.pl. Były redaktor naczelny Aha. Przeglądu Sportowego. Wicenaczelny polsatsport.pl. Korespondent Kickera, entuzjasta niemieckiej piłki. Aha. Ekspert od spraw no, wszelakich. I widzisz, czas biegnie, zobaczmy, już też mamy tak, 5 tak. minut programu poszło. A kasa leci. Ja byłem, możesz mnie też przedstawić, zastępca naczelnego przeglądu sportowego. Zastępca, co się nie liczy. Nie? Nie. Sekretarz, były nie. Sekretarz redakcji. Tak, jakbyś w ogóle tam nie pracował. A przepracowałeś? 18. Prawie 20 lat. Mhm. Michał Kwiatkowski, przez ostatnie lata, kiedy komentujecie, czy ty komentujesz głównie w Eurosporcie, kolarstwo. Mało było momentów, kiedy można było krzyknąć. Kiedy można było niczym Piotr Dębowski wykrzyczeć Matko Przenajświętsza, o Boże, co tutaj się dzieje. Chyba idzie nowe w kolarstwie idzie dla Ciebie. Idzie nowe. Słuchaj, no przez te ostatnie lata, kiedy kolarstwo zostało jakby tak usystematyzowane, że te wyścigi najwyższej rangi nazywają się wyścigami World Tour, czyli tak jak Czesław Lang pięknie mówi, kolarska Liga Mistrzów, to Polacy w tym czasie wygrali z tych wyścigów tylko jeden etap. Sylwester Schmidt na Mont Ventoux podczas wyścigu Dauphiné Libéré. Ten etap był bardzo ekscytujący. Możesz sobie gdzieś tam w YouTubie obejrzeć, bo jazda pod górę Mont Ventoux to taka kultowa góra osłonięta, góra wiatrów, krajobraz księżycowy i tak dalej, i tak dalej. I Sylwester Schmidt jechał z Valverde. Układ był taki, że oni byli w różnych ekipach, ale była spójność interesów. To znaczy Alejandro Valverde miał interes w tym, żeby zyskać przewagę nad innymi, bo on wtedy wygrywał ten wyścig. Natomiast Sylwester Schmidt miał interes taki, żeby wygrać etap, bo w klasyfikacji generalnej był dalej. Czyli to jest taki czysty kolarski układ. Ty zostajesz liderem, ty bierzesz zwycięstwo etapowe, obydwaj są zadowoleni. I Sylwester miał bardzo duże kłopoty w samej końcówce, bardzo ciągnął, pomagał temu Valverde. Na wymioty mu się zebrało, no dosłownie osłabł. I ten Hiszpan bardzo elegancko się zachował, poczekał, zwolnił, mimo że dla niego te sekundy były... Wyciągnął torebkę, tamten puścił pawia, mówi, jedziemy dalej. Nie, poczekał na niego, Sylwestrowi to minęło. To był taki tylko chwilowy kryzys, doskoczył i Valverde go pięknie przepuścił. I to było jedyne zwycięstwo Polaka w wyścigu World Tour. Mam nadzieję, że w tym roku takich zwycięstw będzie więcej. Z czego to wynika, że chłopak ze wsi, z Działynia, oczywiście zaraz powie, że większość kolarzy to pochodzi ze wsi,
podbija świat. Znaczy myślę, że teraz dystans w ogóle pomiędzy małymi miejscowościami czy wsią, jak to mówisz, to już nawet tak brzmi jakoś nostalgicznie i już tak antycznie niemalże. Już się nie kojarzy z kombajnem. Wiesz, to się bardzo skróciło. No teraz te środki komunikacji, internety, samochody. No to tak, wszystko. Ale kiedyś to było tak. Ja ukułem takie stwierdzenie, może mało parlamentarne, mało telewizyjne, że kolarze, oczywiście to nie dotyczy wszystkich, ale przepraszam, jeżeli ktoś się obrazi, głupki ze wsi siadają na siodełku i pedałują do lepszego świata. Tak, jeszcze listonoszem. Ale trochę tak było, prawda? Jak człowiek rozmawiał z tymi kolarzami, to rzeczywiście to nie byli ludzie bardzo rozgarnięci, ale byli bardzo pracowici i zyskiwali. To był naturalny środek transportu, innego nie było, więc często młodzież na przykład do szkoły jeździła na rowerach jakichś tam rozklekotanych, więc naturalne było dawniej, że tam się szukało ludzi z talentem i tą iskrę już u nich było widać, czyli często te szkoły jakieś tam gminne organizowały na przykład zawody kolarskie, przyjeżdżał tam trener, LZS-y kiedyś, czyli Ludowe Zespoły Sportowe miały bardzo rozwiniętą sieć trenerów, takich kadr wojewódzkich i tak dalej i rzeczywiście większość kolarzy w dawnych latach pochodziła z małych miejscowości, czy mówiąc już tak dosadnie ze wsi, była to też droga awansu. No, tak jak się kiedyś mówiło, prawda, że w rodzinie wielodzietnej jednego syna lepiej posłać do wojska, innego na księdza, żeby jakoś ustabilizowali życie, a powiedzmy ten, co zostaje, to obejmuje całe gospodarstwo i nie trzeba tego gospodarstwa dzielić. Tak tutaj kolarstwo było takim łatwiejszym środkiem do wydobycia się, do zrobienia kariery, do zarobienia pieniędzy. Nie sądzę, ale nie zgodziłbym się z tobą, też jeśli wracamy do historii, że taki chłopak ze wsi, mówisz, chłopak roztropek, tam ledwie co mówi. Nie, nie. No siada na siodełku i pedałuje do lepszego świata. Powiem ci, że kolarze zawsze byli ludźmi wygadanymi. Ja jeszcze się załapałem, powiedzmy, na końcówkę tego dawnego kolarstwa, lata 80. Z nimi się zawsze bardzo przyjemnie, konkretnie rozmawiałeś. Szczerze mówiąc, wolałbym, żebyś mi zadał pytanie, czy tam, no nie wiem, nie, nawet nie z racji Nowakowska zawodowej. Czy Kwiatkowski, to powiedziałbyś nie. Kwiatkowski. Nie, no już bym postawił na Weronikę. Ja też bym postawił na Weronikę. Ale wiesz, nie wiem, czy ja bym miał na przykład z piłkarzem o czym rozmawiać. Zależy z którym. Mogliby ci nie przyjść na rozmowę, tak jak do mnie Bereszyński. A wyżelowany? Nie, on ma krótkie włosy. Też trzeba żelowe. Nie przemawiam. Słyszałem, że wszystko ma krótkie. No, a propos. Bereszyńskie, Kwiatkowskiego. Nie wiem, dlaczego powiedziałem a propos, ale to bardzo ładnie brzmi. O co chodzi z Kwiatkowskim? Na czym polega jego fenomen? Z czego to się bierze? Że akurat jemu się udaje? On pochodzi z okolic Torunia. W Toruniu od dawna działało coś, właśnie ten system, o którym tutaj mówimy, LZS-owski, to tam działa taki system szkółek kolarskich, szkoła mistrzostwa sportowego w oparciu o kolarstwo. Bardziej niż jakim w jakimkolwiek innym mieście pomaga Bóg. Ze względu? Ze względu na ojca Tadeusza. Aha, myślałem, jakoś szedłem tropem Kopernika i nie wiedziałem, co tu ma. O Koperniku już wszyscy zapomnieli w Toruniu. Teraz jest nowy człowiek. Nie wiem, czy to coś miało wspólnego z karierą Michała Kwiatkowskiego, ale Toruń, czy ten ośrodek toruński, szeroko mówiąc, także Grudziądz, stamtąd są lepsza jest woda, święcona. Ojciec Ryzyk pędzi tą wodę. Naprawdę. A propos wody święconej. 1995 rok, jestem na wyścigu Tour de France. Zenon Jaskuła wtedy po roku wraca. W 93 był trzeci. W 94 nie wystartował, więc wydawało się, że 95 to już będzie taki rok Zenona Jaskuły na Tour de France. To jeszcze lata trudne, ale pracuję wtedy jeszcze w przeglądzie sportowym ze Staszkiem Brzusko i zabieramy dzieci, no bo mamy samochód na wycieczkę taką na 3 tygodnie na Tour de France szlakiem Zenona Jaskuły. Znaczy, no jesteśmy akredytowani na wyścigu. Między innymi jeden etap, a Izankowi nie szło w tym wyścigu. Słabo się spisywał. Jeden etap kończy się w Lourdes, no to poszliśmy zwiedzić grotę Matki Boskiej, ten ośrodek kultu maryjnego i mnóstwo sprzedawane jest wody święconej w rozmaitych butelkach i mój syn wpadł na genialny pomysł. Skoro ta woda jest taka dobra, to weźmy parę litrów, Zenon Jaskuła sobie wleje do bidonu i będzie ze wszystkimi wygrywał. A wtedy jeszcze
O Armstrongu się nie mówiło. Okej. Okay. No. Dobrze. Michał Kwiatkowski, uporządkujmy tę dyskusję. Skaczemy z wątku na wątek. O Michale Kwiatkowskim już dość wcześniej mówiło się, że to jest człowiek utalentowany. No, w każdym sporcie tak bywa, że trenerzy, działacze mówią, o tutaj jest talent, za kilka lat będziemy mieli wielkiego kolarza. Nie zawsze się to potwierdza. W przypadku Michała też wydawało się, że ta jego kariera stanęła na zakręcie. Pojechał do Hiszpanii. Jak jest zakręt po hiszpańsku? Nie wiem. Coś pewnie la curva. O, zakręt śmierć. Curva de la muerte. Ja studiowałem iberystykę. O. Czego ja nie studiowałem? No dobrze. Ale Leszek Krzyszkowski mówi tak. Chociaż trochę popytałem ostatnio w Świadku Kolarskim i dowiedziałem się, że Leszek Krzyszkowski to trochę tak się chce spotkać. Leszek Krzyszkowski był menedżerem, organizatorem, także trenerem. Spod jego ręki wyszło wielu znakomitych zawodników. Tam działał taki młodzieżowy klub Pacyfik Toruń, ale tam też działało wielu innych trenerów i Michał Kwiatkowski, jeżeli mówimy o tym, kto go wychował, kto był jego trenerem, no to tutaj padają nazwiska Owsian czy Miętki. To byli tacy trenerzy, którzy przyczynili się do tego, że Michał już jest tym, kim jest, ale oczywiście Leszek Krzyszkowski również. Ale no, miałeś jakiś cytat. Krzyszkowski mówi tak, i to w 2012 roku. Kwiatkowski będzie wielkim kolarzem, może walczyć w Giro i w Tour de France. Zgadza się, trafił. Zgadza się, w Giro nie. I teraz? To nie, 50% trafił. Tak? No ale to trafił 50%. Nie, tak. No żartuję. Oczywiście, kariera Michała toczy się jak w sposób bardzo naturalny i nawet dobrze się stało, bo jeśli porównamy go z Saganem, z którym ścigał się w wieku juniorskim i bardzo dużo wygrywał, to ta eksplozja talentu Sagana nastąpiła znacznie wcześniej. Natomiast Michał gdzieś tam pozostawał w cieniu. Ale jeśli kłóciły się o niego dwie drużyny, Radio Shack i Omega Pharma, i były tam jakieś przepychanki wynikające z kontraktu, to już świadczyło, że szefowie tych ekip odpowiedzialni zapoznali się z wynikami badań lekarskich, a to jest ogólnorozwojowych i tak dalej, szczegółowych, a to jest rzecz bardzo ważna, no bo po tym widać, czy mamy talent, czy nie. I nawet perspektywicznie, prawda? Czyli teraz ma tak dobre badania, jeszcze nie wygrywa, ale spokojnie, powolutku dojdziemy. I myślę, że kariera Michała przebiega według tego schematu, to znaczy miał ciche takie 2 lata, jego talent na dobre wybuchł w ubiegłym roku. Jedenaste miejsce w Tour de France, bardzo blisko czołówki w wielu wyścigach. Brakowało zwycięstw. Tak się akurat śmiesznie składało, że ciągle miał żółtą koszulkę. Na kilku wyścigach był liderem, ale coś tam się później zadziało i tę koszulkę tracił, czyli nie wygrywał. Brakowało mu zwycięstw, wygrał tylko Mistrzostwa Polski w Sobótce i prolog takiego mniej ważnego wyścigu w Belgii. No a teraz ten rok to zupełnie się odmieniło, bo on zaczął wygrywać. Rozmawiamy przed Tirreno Adriatico, wyścigiem, który już dobrze wypadł w ubiegłym roku. Aż boję się powiedzieć, co może się wydarzyć na tym wyścigu, bo wcześniej Michał wygrał taką etapówkę w Portugalii, w prowincji Algarve. I wygrał wyścig białymi ścieżkami, czyli Stradę Bianche, wyścig we Włoszech, taki bardzo prestiżowy, nie mający może jeszcze najwyższej kategorii, ale nawiązujący do dawnych tradycji kolarskich. Na 200 km, 50 km jadą po szutrach, kurz, jak pada deszcz, nie padał, ale jakby padał deszcz, to błoto, czy taki powrót do korzeni kolarskich. Piękne zwycięstwo. No pokonał Sagana. Sagana pokonał i to... Valverde, Cancellare. Tam ci go gonili, nie mogli dogonić. Tak jakbyśmy użyli takiego sportowego, także kolarskiego określenia, komu w tym roku Michał pokazał plecy. Plecy ładnie, jeszcze później można tam niżej zejść. Dygresja? Nie. Nie, bo chciałem dygresję a propos właśnie niżej zejść. A to ja też mam jedną. Dziennikarz, młody dziennikarz, o taki jak ty, niedoświadczony w kolarstwie, taki jak ty, dopiero uczący się kolarstwa. Bo przejechałem to niejednokrotnie Mazowsze za kolarzami. No i, a dokładnie raz. Udaje się ze starszymi kolegami, to był taki redaktor Weiss, już nieżyjący, legenda dziennikarstwa, jeśli chodzi o kolarstwo.
No i ten młody dziennikarz trafia do samochodu i oni tak jeżdżą po tym wyścigu, jeżdżą, ale tych kolarzy w ogóle nie widzą, bo tutaj tu knajpka, tu jakaś kawa, tu jakieś piwo, tutaj spotkanie z kimś i tak dalej. I on mówi, ten młody człowiek, no przepraszam panie redaktorze, bo ja już tutaj tak z wami trzeci dzień jeżdżę, a tych kolarzy tak jeszcze na trasie nie bardzo widziałem. A Zyzio Weiss tak na niego spojrzał i mówi, a po co ty będziesz oglądał tych kolarzy? Co, dupy nie widziałeś, chcesz, pokażę ci swoją. I zaczyna ściągać. A propos dupy. Wpisałem nazwisko Michał Kwiatkowski. Tak, i wyszedł piosenka. I wyszedł piosenkarz, na dodatek gej. No. Przyznał się, że jest gejem. To jest fajne w ogóle, jak ktoś wygląda, zachowuje się jak gej i nagle mówi, proszę państwa, jestem gejem. Nieprawdopodobne odkrycie. Nie znam w ogóle piosenkarza. Coś po francusku, coś pochodzi z Polski, śpiewa po francusku. Coś jak Krzysztof Wyrzykowski, tylko tamten fałszuje. Krzysztof Wyrzykowski nie fałszuje. No i nie jest gejem. I nie jest gejem. Różnic bym dopatrzył się jeszcze kilku, ale te są najważniejsze. Natomiast powoli ten Michał się przebija, mówię o kolarzu. No już bardzo. Już jest tam chyba nawet wyżej niż wokalista w Google. I mówi tak. Taniec z gwiazdami, jakby zaproponowali, nie dziękuję. Chcę się skupić na kolarstwie. Jestem pewien, że prześcignę kiedyś kontadora. To jest podejście, które mi się bardzo podobał tego chłopaka. I Michał tak bardzo konsekwentnie to realizuje. No, to jest chłopak, który jeszcze nie skończył 24 lat. Młodszy od ciebie, wyobraź sobie. Dokładnie o rok. No. A on już założył Akademię Michała Kwiatkowskiego, czyli myśli o przyszłości. Nie tylko szukając swoich następców, ale doskonale wiemy, że takie tworzenie Akademii imienia jakiegoś sportowca, to jest też działanie biznesowe. To już się wchodzi, myśli się właśnie o następnych latach, kiedy ta kariera się skończy. I tak jak obserwuję Michała, to on nie tylko ściga się profesjonalnie, ale i postępuje w życiu bardzo profesjonalnie. I jak patrzysz w jego metryczkę, to aż się dziwi, że to jest chłopak rocznik 1990, bo wydawałoby się, że już ten bagaż doświadczenia jakiś jest u niego dużo większy. I to samo widać w kolarstwie, on się jeszcze tym bawi, jak obejrzałeś końcówkę tego wyścigu, kiedy ścigali się ulicą Świętej Katarzyny w stronę rynku w Sienie i było zbliżenie kamery, to ten Sagan, rówieśnik, który już jest wielką gwiazdą, to już prawie umierał. Gdzieś tam pot mu się lał, te oczy ledwo widziały, a ten Michałek tak jakby z łóżka wstał. Michał Kwiatkowski w ubiegłym sezonie zastanawiał się i jego szefowie, trenerzy myśleli o tym, czy pójść drogą klasyków, czyli wyścigów jednodniowych, gdzie trzeba mieć troszeczkę inne predyspozycje, trzeba być znacznie silniejszym zawodnikiem i mieć też siłę, żeby skutecznie finiszować gdzieś tam na płaskim czy pagórkowatym terenie. Druga droga to są wyścigi wieloetapowe. To jest zupełnie co innego, tam trzeba zrzucić kilogramy, poprawić jazdę w górach, dobrze też jeździć na czas. I wydaje mi się, że ten wybór już w jakiś sposób został dokonany i że Michał Kwiatkowski będzie w tym roku liderem ekipy, jednej z najsilniejszych ekip na świecie, Omega Pharma na wyścig Tour de France. Ale mówi, że to jest ekipa bez liderów, że tam dyspozycja dnia. Ale on jest liderem. Oni nawet, to jest symptomatyczne. Oni mogli kupić Hornera, jakiegoś innego kolarza, bo rynek transferowy był bardzo, bardzo w tym roku nastawiony, że dużo większa była podaż niż popyt i kolarzy można było kupować za nieduże pieniądze i kupować sobie jakiś nawet liderów. Horner, Amerykanin, który wygrał w Vuelta, dość wiekowy, ale zawsze zwycięzca wieloetapowego wyścigu. A jednak widać z tego, że szefostwo ekipy Omega Pharma postawiło na Michała Kwiatkowskiego jako lidera na Tour de France. Ba, nawet oni kupili takiego zawodnika, który bardziej niż Michał poprzednio był kojarzony, też stosunkowo młody Kolumbijczyk Uran. Jego mama też z domu Uran, dlatego on się nazywa Rigoberto Uran. Jakoś tam w rodzinie się to rozeszło, ale dobry kolarz, ale on ma jechać Giro d'Italia. Może eksplodować, tak? Nie ma jechać Tour de France, ma walczyć w Giro d'Italia. Jeśli będzie w stanie, to pojedzie na Tour de France, ale nie po to, żeby być liderem, tylko żeby pomagać Michałowi Kwiatkowskiemu. I to świadczy, że tam ten potencjał jest widziany i tak jest Michał Kwiatkowski kierowany. Jeżeli był w zeszłym roku tak troszkę z rozpędu, bez specjalnych przygotowań, 11,
walczył o białą koszulkę najlepszego kolarza do lat 25. W tym roku też będzie o tę koszulkę walczył, bo jeszcze nie ma 25 lat. Ale wydaje mi się, że jakaś pierwsza piątka, pierwsza trójka, naprawdę realnie mówiąc, Michała stać na wszystko. Mówiłem o tych plecach, które pokazywał i później schodziliśmy niżej. Wątek zniknął, ale nazwisk zapomniałem wymienić. No to tak, plecy komu pokazał. Rui Costa, mistrz świata, Portugalczyk. Nie mylić ze słynnym piłkarzem. Tak, już ci kiedyś mówiłem, kto wygrał plebiscyt do najlepszego sportowca. Rui Costa, no wiem. No, ale nie piłka. No wiem. Nie mylić. W Portugalii. No. I ten Rui Costa oglądał plecy. Contador, ten wspominany przez ciebie, oglądał plecy. Tony Martin, Niemiec, mistrz świata, wielokrotny w jeździe indywidualnej na czas. Przegrał z Michałem czasówkę. Teraz Valverde, Sagan. To są wszystko nazwiska z pierwszej dziesiątki kolarskiego peledonu. I wszystkich już Michał pokonał. Wszyscy oglądali jego plecy i schodząc na niżej, bardziej dupę. Szczegółowo. No, znasz się jednak. Ja właśnie tak sobie pomyślałem, bo teraz się sukcesy zaczynają, tak? Zaczną się w lipcu. Ja bym z tobą, słuchaj, skoro tak dobrze komentujemy biathlon, może ja bym się nauczył tego kolarstwa. To chyba długo nie zajmuje, prawda? Opowiedz mi, o co chodzi i skomentujemy razem. No, mam pewne wątpliwości. To ja bym tylko wszedł na finisz. Dobrze. Biathloniści mówią, że biathlonistki, szczególnie, że finisz mam święta. Umówmy się pod koniec lipca na ostatni etap Tour de France na Polach Elizejskich. Jak ci Krzysztof dopuści. Albo ja załatwię, dobra. A może ja polecę na miejsce, będziemy się łączyć. Nic nie będziesz słyszał, nic nie będziesz widział. Także, nie, żartuję oczywiście, ale no, a propos, zauważam ostatnio... Jakoś zacząłeś swoją osobę lansować. Na aktywność, bardzo. Ale zauważyłem... Nawet przy okazji kolarstwa gdzieś się tam teraz wypadł. Nie, no właśnie... To jest niebezpieczne. Nie, no nigdy tego nie zrobię, bo nie mam o tym oczywiście zielonego pojęcia. Natomiast zauważyłem nadaktywność dziennikarzy polskich, którzy zauważają sukces i już to kolarstwo się przebija. No spodziewam się... Tomasz Zimoch mówi, wielki sukces. Stade Bianche, znakomity wyścig. Zastanawiam się, skąd on to wie. No akurat w przypadku Tomka Zimocha to można podejrzewać, że wcale tego we wrześniu nie wymyślił, tylko właśnie teraz, właśnie teraz, ale Tomek jeździł na wyścigi. On zaliczył wiele wyścigów pokoju, także Tomkowi Zimochowi nie odmawiałbym tutaj fachowości. To fajnie, ja się cieszę, że dostrzeżono to gdzieś szerzej w mediach. Widziałem też rozmowy chyba w Rzeczpospolitej, w Gazecie Wyborczej z Michałem Kwiatkowskim po tym sukcesie już wcześniejszym w Portugalii. A myślę, że to jest bardzo fajny temat na ten sezon ogórkowy, jaki jest w wakacje, czyli jak to się w Polsce nazywa, już była Małyszomania i tak dalej. Na Kwiatomanie czy Flowermanie. To wy wymyśliliście? Flowerman wymyśliliśmy z Adamem Proboszem. A wiesz, że to już przeszło? To już tak, są już fankluby, które tak się nazywają? Bo my to wymyśliliśmy, będąc na wyścigu w Turcji, gdzie mieliśmy pod ręką zagranicznych komentatorów z Eurosportu i im ten temat podrzuciliśmy. Myślałem, jakoś... że powiesz, mieliśmy pod ręką słownik. Popatrzyliśmy, kwiaty, flower. Bo, człowiek, man. Nie, bo nie? Rozmowa zeszła akurat na takie tematy dotyczące znaczenia nazwisk. Troszkę to się zaczęło od przyjaciela Kwiatkowskiego, też Michała Gołasia, który z nim razem jeździ w ekipie, bo on jest w transkrypcji angielskiej, gdzie uciekają te znaczniki na słowach, to on jest Golas, tak, bo EU ucieka i EŚ znika. No i Adam chyba mówi, że to jest naked facet, no. Naked. No i tak jakoś zeszło na nazwiska, no to oni się pytają, co znaczy Kwiatkowski, no bo im to trudno wymówić, no to powiedzieliśmy, no Flowerman, no i tak została na bazie też Sugarmana, popularności Rodrigueza, jego muzyki i filmu ostatnio, no to jakoś tak się fajnie skojarzyło. No, tak, drużyna Omegi bardziej się posługuje Flower Power. Taki chyba jakiś mem zrobili. Jak mówi Andrzej Persson, Polish Power, Polish Kiełbasa. Andrzej Persson, nie Andrzej Supon, przepraszam. Polish Power, Polish Kiełbasa. Kiedy Michał Kwiatkowski właśnie wywiadu? Załatwię, ale z kolarzami jest ciężko, dlatego że no, oni jednak tak na dobrą sprawę to mieszkają poza Polską. Oni sporadycznie przyjeżdżałem, myślę, że jakiś październik, listopad to jest dobry termin.
Dla kogo dobry, dlatego dobry. Natomiast no, będzie w czerwcu, no, no, bo są Mistrzostwa Polski i to jest zawsze wolny termin, nie ma wtedy wyścigu, bo we wszystkich krajach odbywają się mistrzostwa, więc wtedy kolarze zjeżdżają, a teraz to pewnie no, bardzo okazyjnie i bardzo na chwilę, jeżeli wpadają do domu. Matko Wszechświętsza, Tomasz Jaroński. Michał Kwiatkowski. Chciałem powiedzieć z rozpędu Tomasz Zimo. A teraz jakbyś zrobił... Porę ubiegłem się w język. No, zrób teraz taką końcówkę jakby... Na sucho nigdy nie komentuję. Nie, to w ogóle nie wchodzi w grę. Masz, ja muszę widzieć, ja muszę czuć, ja muszę czuć paloną gumę oponu kolarzy. Ja muszę czuć tę atmosferę. Zawsze jak jestem na wyścigach kolarskich, to po prostu zauważam, że jest zupełna różnica między komentowaniem ze studia, a no, komentowaniem na miejscu. Wiem, pamiętam, byliśmy razem na wyścigu właśnie tym dookoła Mazowsza. Szczególnie chłonąłeś tą atmosferę w Łomży. Tak, tak. Ten finisz znakomity. A prawda jest taka, że... Mieliśmy nakręcić finisz, poszliśmy coś zjeść i kolarze za szybko przyjechali i nam uciekli. No, ale też spowodowali dużo zamieszania na ulicach Łomży. Tak. Bo okazało się, że wszyscy się dowiedzieli, że ty coś jesz w rynku i wszyscy chcieli na ten rynek wjechać i stąd było dużo samochodów i kolarze musieli między sobą. A obok siedział Krzysztof Szytuła, akurat trener drużyny z Łomży. No i właśnie nie wiem, czy to przeze mnie, czy przez Szytułę. Bardziej przeze mnie, bo Szytuła trenował czwartą ligę. As wywiadu jest tak popularny w Łomży. Słyszałem, że prezydent, czy tam w wyborach samorządowych bardzo nalega na tym, żebyś gdzieś się tam pojawił. W każdym razie kobiety lgną w Łomży. Bardzo. Tomasz Jaroński, Eurosport. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia.